A teraz Apoloniusz Tajner i jego syn, też 18-letni, Tomisław Tonio Tajner. Nie udało mu się zakwalifikować do konkursów w Kłopio. Tutaj ta sztuka się powiodła. No i teraz ojciec startuje syna. Lekki wypiek na twarzy na pewno trenera Apoloniusza Tajnera. Tonio dobrze skoczył w serii, próbnej, 122,5 metra. Bardzo ładny skok, też ponad 120 metrów, a więc dobrze dla nas rozpoczął się ten konkurs. To bardzo zdolny chłopiec. Apoloniusz Tajner często zastrzega. Proszę mi wybaczyć, ale ja muszę do swojego syna przymierzać jakby jeszcze mocniejsze kryteria, jeszcze ostrzejsze kryteria. 124,5 metra widzimy i znów Apoloniusz Tajner, bo to drugi z Polaków, Robert Mateja. Mateja jakoś nie może dojść do tej dyspozycji, do takiej formy, do jakiej jest predestynowany, a jest to niewątpliwie wielki talent. No, niespokojny lot, ale też ponad 120 metrów. Zatem no, jest szansa, że i Tajner, i Mateja znajdą się w serii finałowej. Byłoby znakomicie. Pierwsze punkty Pucharu Świata dla Tonio Tajnera. Mateja też może by się wreszcie przełamał. Michał Doleżal, o którym już wspomniałem. 14 numerem. Oglądaliśmy go w Kłopio. Dwa razy był w konkursach, ale nie udało mu się wejść do 30. No, teraz ponad 120 będzie na pewno zadowolony z siebie 23-letni Czech z Dukli Liberec. A w klasyfikacji Tonio Tajner 5, Robert Mateja 6. No i teraz Wojciech Skupień, trzeci już z naszych reprezentantów. Może i Wojtek się przełamie, tak jak matki Robert Mateja. Matki na niego popularnie mówią. Jest Skupień w powietrzu. Też ponad 120 metrów. No więc jest szansa, że może całą czwórkę zobaczymy w finale. Tak jak powiedziałem, wiosennie inaczej niż w Polsce, bo u nas w górach już panuje przepiękna zima. A teraz kolejny skoczek z 18 numerem Bjørn Einar Rumoren z Norwegii. Przed 120 metrem. To też Mika Kojonkowski, też dobrze znany trener. No, nie przywiózł tutaj Janę Ahonena, dał mu odpoczynek, dał mu kilka albo kilkanaście dni urlopu. W poniedziałek Ahonenowi urodził się syn. I teraz głównie zajmuje się spełnianiem obowiązków ojcowskich. A na rozbiegu matki Hałtanek, młodszych braci. Chłopiec skakał słabo. I Tonio Tajner, i Robert Mateja już na pewno są w pierwszej trzydziestce. A teraz najstarszy obok Harady zawodnik konkursu, Stefan Horngacher. 32 lata. Bardzo doświadczony skoczek austriacki. Mocny punkt ciągle zespołu Toniego Inauera. Blachi na Mistrzostwach Świata tuż za podium w obu konkursach indywidualnych. Troszkę ponad 120 metrów w tym skoku. Starszy z braci Hałtameki. Dobry skok będzie. Tak, w granicach 130 metrów i przypuszczam, że teraz Jussi Hałtameki obejmie prowadzenie. No i jest nasz Adam, już zdążający powoli, spokojnie. Roberto Cecconne, włoski jedynak w konkursach skoków. Prawie 30 lat, wielkie doświadczenie.
Troszkę problemów w powietrzu, ale będzie daleko, ponad 120. 118, 18,5 punktu, 125 metrów i 13 pozycja w tej chwili Roberto Ceccona. I Andreas Goldberger bardzo chciał trenować z Polakami, ale Apoloniusz Steiner nie zgodził się i słusznie. Chciał też z Polakami trenować Francuz Nicolas de Sun. Też się trener Steiner nie zgodził i też słusznie. No, Goldi daleko, w granicach 130 metrów. No, ale trudno się dziwić, proszę Państwa. To już, jak powiedziałem, światowa ekstraklasa. To już są najlepsi zawodnicy na świecie w skokach narciarskich. Pewnie będzie pierwszy Goldi po tym skoku. Trzykrotny triumfator klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, medalista Mistrzostw Świata, także Igrzysk Olimpijskich. A teraz Sven Hannawald, Hani. Bardzo daleki, najdłuższy skok w konkursie. No ale Hani skakał najdalej i wczoraj w kwalifikacjach 134,5 i dzisiaj w treningu 135,5. Najdłuższe dwa skoki. Goldi niedługo będzie się cieszył prowadzeniem. 136 metrów podał speaker. No i ten wodzący za Hanim wzrok Reinharda Hessa. Mówiłem już, że on jest Hinterzarten. Urodził się w dawnym NRD, ale potem przyjechał z rodzicami tutaj do Schwarzwaldu i tutaj jest już zadomowiony oczywiście. Tutaj ze Schwarzwaldem, z Hinterzarten i z Neuta związana jest jego sportowa kariera. A teraz rewelacja, niemiecka rewelacja z Oberhofu. Stefan Hocke, 18-letni chłopiec, znakomicie skaczący przed tygodniem w Kuopio. Też daleko, też w granicach 140 metrów, może nawet dalej niż Hannawald. No, znakomicie lata, przebojem w darcie do światowej czołówki. Nie, krócej, spojrzałem źle na linię, przepraszam. To w torworze może się zdarzyć, ale ponad 130 metrów, daleki skok, będzie chyba za Hannawaldem tuż. Hocke, tak, 133 metry, niezłe noty za styl po 18,5 i Reinhard Hess ma się z czego cieszyć. No i teraz Martin Schmidt. A więc wielka trójka, Schmidt, Jussilainen i potem Małysz. Daleko Schmidt, tak, między bajki włożyć te powieści o jego chorobie, o jego grypie. Daleki skok, dobrze ponad 130 metrów, gdzieś tam pod 135 lądował Martin Schmidt. Oczywiście wielka radość na trybunach, bo na drugim miejscu Schmidta, na pierwszym Hannawald, a więc dwaj Niemcy na czele. No, sędzia norweski surowo potraktował Schmidta, ocenił jego skok tylko na 17,5. No, taki zamarkowany właśnie telemark, nie z głębokim wypadem, tylko z takim lekkim ugięciem kolana. Chociaż Jussilainen narzekał, że w przygotowaniach do sezonu brak Koininena bardzo dał się odczuć. Wielka forma, ale za szybko krzyknąłem, bo po dalekim niezwykle locie ten fatalny upadek. Za chwilę zobaczymy to jeszcze raz. No, po 7 punktów sędziowie będą musieli odjąć. Drżały mu te narty, ale tu jeszcze nic nie zwiastowało upadku. Zobaczymy, daleki był skok. Tak, rozjechały się narty. No, nie było dobrze przygotowane lądowanie, tak to trzeba chyba ocenić. Myślę, trener Jan Szturc ze studia to wszystko oceni jeszcze. Szkoda, że Jussilainen, znakomity skoczek, upadł. 21 punktów straty za upadek, to jest oczywiście strata ogromna. My też bardzo żałujemy, że Jussilainen tak zakończył ten swój daleki skok. Nie pokazano. Teraz Adam Małysz. To niepodobne, żeby Małysz tak skakał. Oj, zadrżało i moje serce, i Państwa też na pewno bardziej. Adam Małysz. Adam Małysz teraz na rozbiegu. I teraz dopiero
Apoloniusz Steiner. Po tym skoku po prostu musiano puścić przedskoczka. Jest Adam Małysz na rozbiegu. Daleko, bardzo daleko i będzie na pierwszym miejscu oczywiście Adam. Bardzo piękny skok. Bardzo piękny skok Adama Małysza. Po 140 metrów lądował Adam Małysz i będzie na pierwszej pozycji. Tak, jest potwierdzenie. 153 punktu, 138,5 metra. Znakomity skok Adama Małysza. I oto niespodziewany finalista Wojciech Skupień. Zatem rozpoczynamy serię finałową. A więc punkty i dla Skupienia. W granicach 120 metrów lądował Wojciech Skupień. Skok podobny do tego, co widzieliśmy w serii pierwszej. Pierwszej miał 123,5, teraz chyba troszkę bliżej. To było tak albo na punkcie, albo tuż przed punktem K. Tak, 2 metry przed, 118 i łączna nota 229,7 punktu. Taki punkcik troszkę niespodziewany. Stefan Horngacher. Jak mówiłem, rutyna, wielkie doświadczenie, Toni Inauer. A Horngacher na rozbiegu. Ponad 120 metrów. Będzie zatem pewnie na drugim miejscu za Dufnerem. Dobry ubiegły sezon. Czwarty był w Lahti na średniej skoczni, piąty na dużej. No i dwa medale w drużynie, bo Austriacy przecież niespodziewanie, szczególnie na średniej skoczni, zdobyli złoty medal. Robert Mateja. Zatem teraz Mateja, a potem młody Tajder. No, zaciśnijmy kciuki. Matti, jak go koledzy nazywają, potrafi daleko skakać, ale jak już wspominałem, coś się musi w tym młodym skoczku, jeszcze ciągle młodym, 26 lat, ale to jeszcze przecież daleko chyba do końca kariery, odblokować. A ten skok drugi był nieudany. No, taki jest Mateja. Bardzo często jeden skok dobry, drugi słabszy. Pewnie Skupień nie będzie ostatni w tej serii finałowej, bo przydzieliłem mu. Tylko szkoda, że wyprzedzi Mateję. Tak, słabiutki skok Matei. I on teraz zamyka tabelę po dwóch seriach, a Skupień jest na miejscu przedostatnim. Jest Tonio Tajner. Bardzo ładny skok pierwszej serii, bardzo zdolny chłopiec. No, rodzina Tajnerów. Bardzo znana. To już trzecie pokolenie. Dobry skok w granicach 120 metrów. Krótszy, oczywiście krótszy niż ten w pierwszej serii, który miał 124,5, ale to było blisko linika. ...118 metrów podał speaker odległość. Mamy już noty sędziowskie i łączną notę 232 punkty. Dwudziesty pierwszy po pierwszym skoku. No i mimo tego, że poniżej 94 nawet kilometrów na godzinę prędkość, to skok dość niezły. Ponad 120 metrów.
Rating für den sympathischen Italiener Roberto Cecon 123,5 Meter. 123,5 podaje speaker, odległość Roberto Ceccona. Noty sędziowskie po 18,18,5 i na drugie miejsce Roberto Ceccon za Christophem Dufnerem. Na szczęście nie pada, na szczęście nie ma wiatru, który by przeszkadzał w skokach. No, w granicach 125 metrów ten skok, nie tak daleki oczywiście jak pierwszy. Jakieś 11-12 metrów krótszy. Ten upadek go na szczęście nie zdeprymował. Widzimy odległość w drugim skoku 124,5 i łączna nota 247, dająca Jussi Leinenowi prowadzenie. No ale oczywiście wystarczy to zapewne na drugą dziesiątkę. Sam widziałem już na wielu konkursach w Niemczech, że młode dziewczęta potrafią o 6 rano już wychodzić ze swoich kwater, żeby zajmować miejsca tutaj na skoczniach, żeby znaleźć jak najdogodniejsze miejsce, żeby potem udało się zdobyć autograf Haniego, czy Schmidta, czy innych niemieckich skoczków. A to był oczywiście drugi z Czechów, już wcześniej przeze mnie zapowiedziany, Michał Doleżal z numerem 14, który zajmował 12 pozycję po pierwszej serii skoków. Lekki wiaterek widzimy, troszkę się wzmógł. A teraz starszy z braci Hautamäki w ubiegłym sezonie matki był znacznie lepszy, nawet wygrał jeden konkurs Pucharu Świata. Jussi, starszy z dwójki braci, a mają jeszcze jednego brata młodszego, który też skacze na nartach. Był trochę w cieniu, a ten początek sezonu należy do niego w rodzinie Hautamäki. W granicach 120 metrów Hautamäki na miejscu piątym po pierwszej serii. Miał bardzo ładny skok, 130,5 metra, teraz znacznie krótszy. No i dziesiąta pozycja. Czterej zawodnicy jeszcze do końca. Andreas Goldberger, przedwczoraj 29 urodziny tutaj w Neustadt obchodził. Nie było oczywiście jakiejś hucznej zabawy. Poszedł Goldi grzecznie spać o przyzwoitej godzinie, jak doniesiono nam z ekipy z obozu austriackiego. Goldi bardzo chce dobrze wypaść na Igrzyskach Olimpijskich. Ten skok, no, w granicach 120, może 121, 122 metrów. No, to byłoby 10 metrów krócej niż w pierwszej serii. No, raczej nie ma mowy o podium, choć nie wiadomo, do końca nie wiadomo. Bo przecież już tylko trzej zawodnicy. Zabraknie Hanna Walda, a więc jest na pierwszym miejscu w tej chwili Goldberger. Zmaga się wiatr, troszkę wieje z boku. No, 3 minuty do końca konkursu i za te 3 minuty będziemy wszystko wiedzieć. Stefan Hoppe. Daleki skok, ponad 120 metrów. Zepchnie Goldiego z prowadzenia. Tak stawiam, tak typuję, tak myślę. Bo był to skok chyba jednak troszkę dłuższy od skoku Goldbergera. Tak, 123 metry podaje speaker, a więc wystarczy oczywiście, żeby wyprzedzić wyraźnie Goldbergera. Zostali nam jeszcze w konkursie Martin Schmidt i Adam Małysz. A więc Martin Schmidt. Chcę mu pomóc publiczność, ale skok nie zachwycający. Czy wystarczy na pierwsze miejsce, czy też wyprzedzi go Hoppe? A może będzie i za Goldbergerem? Tu są tak minimalne różnice w tej chwili, że wszystko jest możliwe. 121,5 metra. Ostatnia sędziów. Jest pierwsze miejsce jednak. Martin Schmidt w tej chwili przed Hoppe, a więc dwaj Niemcy będą na podium. Spora przewaga po pierwszej serii nad Martinem Schmidtem. Przypomnę, 138,5 metra. No, troszkę zdenerwowany Tainer. Wszyscy jesteśmy zdenerwowani.
Pięknie leciał Adam, pięknie i znakomicie wylądował. Ależ wielką klasę prezentuje nasz mistrz już u progu sezonu. Znakomity skok, no tutaj przebił wszystkich. Absolutnie. Przypomnę, Schmidt 121,5 metra miał, Hocke 123, Koch 124 i to tak się w tych granicach kręciło, a Mały 136 metrów. Fantastyczna forma i jaki wspaniały wynik. 20 od Austriaka, te 12,5 od sędziego niemieckiego, to jakaś ewidentna pomyłka oczywiście. Zresztą i tak ta nota najsłabsza się nie liczy. Myślę, że tu chodziło o 19,5 punktu. Dał sędzia austriacki 20, dali sędziowie ze Szwajcarii i Czech po 19,5, a sędzia z Norwegii dał punktów 19. No i zasłużone oczywiście gratulacje dla Apoloniusza Tainera i przede wszystkim dla Adama Małysza, który no aż się wszyscy boimy i państwo przy telewizorach i nasi goście w studiu i ja tutaj, żeby tę formę tylko utrzymał i do turnieju czterech skoczni i do igrzysk olimpijskich, nie mówiąc już o tej ostatniej części sezonu, gdzieś też pewnie atrakcji nie zabraknie, bo będziemy mieli m.in. Mistrzostwa Świata w lotach w Parachowie i jakże wyraźne, jakże zdecydowane zwycięstwo, prawie 40 punktów przewagi nad Martinem Schmidtem. Właśnie Finowie taką ochrzcili takim pseudonimem naszego Adama, fruwająca wiewiórka, tak go się tam w Finlandii nazywa, nie wiem, ze względu może na tę lekkość, z jaką fruwa w powietrzu. Dekorują w tej chwili organizatorzy zawodników, którzy zajęli miejsca od 2 do 6. No i za chwilę król nart, król przestworzy, król powietrza, Adam Małysz jest już na pierwszym miejscu i dostaje właśnie taką sympatyczną maskotkę, wiewiórkę. Widzieliśmy tutaj, o widać teraz, fan klub Bocia na Adama Małysza z Wisły przyjechał. Piękny gest, prawda, przyznają wszyscy państwo, bezpośrednio po skoku Adama Małysza ze strony Martina Schmidta. No i to właśnie ten transparent, o którym mówiłem, Adam Małysz, fan klub Bocian, Małysz, Wisła z tobą. To wszystko wiemy, to od zeszłego roku już na wszystkich skoczniach świata obserwujemy i chcielibyśmy takie obrazki oglądać jak najczęściej.